Otwieram obrady 40. sesji Rady Miasta Starogard Gdański. Witam serdecznie na dzisiejszej sesji naszych gości w osobie wicemarszałka województwa pomorskiego, pana Leszka Bonę. Witamy serdecznie. Oraz prezesa zarządu spółki Inno Baltica, pana Marcina Stefańskiego. Witam bardzo serdecznie zastępców prezydenta miasta, pana Macieja Kalinowskiego oraz pana Tadeusza Błęckiego, wiceprzewodniczących Rady Miasta, pana Marka Jankowskiego oraz pana Daniela Olszewskiego, Wysoką Radę, sekretarza miasta, skarbnika miasta, naczelników wydziałów, kierowników jednostek, obsługę prawną, obsługę biura Rady oraz wszystkich mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Witam również radnych, którzy obradują z nami w trybie online. Zarządzam sprawdzenie kworum. Jakiś problem jeszcze? Dziękuję bardzo. Obecnych 18 radnych, nieobecnych 3. Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Przechodzimy do punktu 3. Zmiany do porządku obrad. Czy ktoś z państwa radnych chciałby wprowadzić jakieś zmiany? Nikt nie zgłasza. Dziękuję bardzo. Możemy przejść do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 39. sesji Rady Miasta. Protokół został państwu przesłany w wersji elektronicznej. Mieli państwo możliwość zapoznania się. Do dnia dzisiejszego nikt nie wniósł żadnych uwag, zastrzeżeń. Obecnie na sali też nie widzę, zatem możemy zagłosować nad przyjęciem protokołu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 39. sesji Rady Miasta? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk oraz podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poczekam, poczekam. Jeszcze nie kończymy głosowania. Proszę spróbować. Po lewej stronie umieszczony jest przycisk głosowanie. Proszę najpierw nacisnąć i potem pojawią się odpowiednie kratki. Jeszcze kolega Marek. Thank you.
Ciągle mamy ten sam problem, zatem ogłaszam jednominutową przerwę techniczną. Zarządzam ponowne sprawdzenie kworum. Dziękuję. Obecnych 19 radnych, 2 nieobecnych. Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Jesteśmy przy punkcie 4. Przyjęcie protokołu. Rozpoczynamy głosowanie nad przyjęciem protokołu. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę, nacisnąć odpowiedni przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 18 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, jedna osoba nie mogła zagłosować. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta. Sprawozdanie zostało Państwu przesłane w formie elektronicznej. Czy wnoszą Państwo jakieś zapytania do Pana Prezydenta? Bardzo proszę nacisnąć przycisk do dyskusji i ja
udzielę głosu w tej sprawie. Nie widzę. Dziękuję. Możemy przejść do kolejnego punktu. Punkt 6. Informacja Marszałka Województwa Pomorskiego na temat przystąpienia do projektu Fala. I zapraszam serdecznie naszych gości na mównicę. Pani Przewodnicząca, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej za możliwość wypowiedzenia się ważnej dla Pomorza, ale myślę, że równie ważnej dla mieszkańców Starogardu w sprawie Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności, czyli tak zwanego wspólnego biletu o nazwie Fala. Nie chcielibyśmy z Panem Prezesem za długo absorbować Państwa swoimi osobami. Dlatego poproszę za zgodą Pani Przewodniczącej, aby najpierw Pan Prezes w kilku słowach przedstawił problem, a ja po Panu Prezesie jeszcze kilka zdań chciałbym do Państwa skierować. Dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Panowie Prezydenci, Szanowne Panie i Panowie Radni, Panie Marszałku. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ja postaram się, slajdów jest sporo, ale ja nie będę wszystkich oczywiście omawiał. Chciałbym tylko pokazać pewne funkcjonalności tego systemu, zalety i jeszcze raz, bo niektórzy z Państwa zapewne znają większość tych rzeczy. Natomiast jeszcze raz chciałbym podkreślić, jak ten system będzie wyglądał, działał i jak go w tej chwili wdrażamy. Jest to ujednolicony system zintegrowany do sprzedaży różnego rodzaju biletów. Ponad 100 przewoźników, 100 systemów taryfowych, 96 ulg lokalnych i ustawowych. Około 80 czynnych organizatorów transportu. 5 zarządców infrastruktury kolejowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, 200 przystanków, 350 peronów, 800 urządzeń walidujących. To są te rzeczy, które będziemy montować na kolei. W przypadku komunikacji miejskiej około 1000 pojazdów, gdzie będzie ponad 5000 walidatorów umieszczonych. Zasięg, który widać na mapce i organizatorzy transportu wymienieni po prawej stronie, przewoźnicy kolejowi około planujemy włączenie 2,5 miliona kont pasażerów. No i oczywiście poza Gdańskiem, Gdynią, Słupskiem, Tczewem, Lęborkiem, Chojnicami, Puckiem. W tej chwili wejherowo praktycznie podejmuje decyzję na tak, żeby do systemu Fala wejść. Trwają uzgodnienia proceduralne, no i prezentacja u Państwa. Wsiadam i jadę. Ten system po prostu ma nie zabierać czasu pasażerowi, ma być w pełni wygodny, komfortowy poprzez użycie dowolnego nośnika, czy to aplikacji, telefonu z NFC, karty dedykowanej, którą będziemy wydawali w POK-ach, czy poprzez kartę Visa bądź Mastercard, można wejść do dowolnego pojazdu, odbić się w nim bądź odbić się na peronie przed wejściem do środka lokomocji kolejowej i po prostu jechać tam, gdzie wysiadamy. Robimy to kolejny raz i system w tle oblicza nam prawidłową taryfę, przypisuje bilet, sprawdza ulgi i tak to działa. Sam niedawno zmuszony byłem wyjechać w delegację do Krakowa czy Katowic i akurat w Katowicach, tam gdzie pierwotnie wdrażano system ŚKUB, rzeczywiście jest to bardzo wygodne dla podróżującego, zarówno z dowolnego miejsca Polski, tak jak ja z Gdańska, jak i z zagranicy. Po prostu wchodzi się do pojazdu,
My musimy tylko wiedzieć, znać planer, ewentualne rozwiązania zintegrowanych węzłów i wiedzieć, gdzie wsiąść, gdzie się przesiąść, gdzie wysiąść. Natomiast ja w Krakowie byłem zmuszony szukać, korzystając z komunikacji, jakichś biletomatów, zastanawiać się nad taryfą, w jaki sposób płacić i tak dalej. W Katowicach po prostu wszedłem do pojazdu, przyłożyłem telefon i opłata została pobrana. Więc tak to powinno działać. My mamy jeszcze szereg różnych innych udogodnień plus integrację transportu kolejowego. No to jest rysunek pokazujący po prostu te czynności, o których mówiłem i podsumowanie, że przejechałem w tramwaju tyle minut, tyle przystanków na kolei w międzyczasie i w autobusie i suma wynosi 7,60. To jest taki przykład teoretyczny oczywiście. Czyli check-iny, check-outy w dedykowanych nośnikach, o których Państwu wspomniałem. Te nośniki po lewej stronie z przykładem, jak będzie wyglądał ten rodzaj zaawansowanego kasownika, czyli walidatora i oprogramowanie, które będzie służyło do założenia konta w systemie. Oczywiście można też jeździć incognito i będziemy starali się, żeby bilety papierowe nosiły znacznik QR kod, gdzie będzie można przy tym walidatorze, zresztą po prawej stronie na dole jest taka żółta strzałeczka, od dołu będzie można bilet przyłożyć i urządzenie sczyta ten bilet anonimowy tak zwany. Korzyści z wdrożenia systemu, jeszcze raz podkreślam, dla pasażera uproszczona metoda dokonywania płatności, jasny system informacji, skrócenie czasu przejazdu, przez to obniżenie kosztów podróży. Skrócenie czasu przejazdu z uwagi na rozsądne dobieranie planerów, które będzie, ten planer będzie posiadał opcję integracji z miejskimi rowerami, hulajnogami elektrycznymi i tak dalej. I w zależności od preferencji użytkownika, od tego, czy on chce trochę się przejechać zielonym transportem, czy przejść się, to będzie można te różne opcje ustawić. Dla samorządu efektywne wykorzystanie dopłat, zautomatyzowanie systemu rozliczania i dostosowanie częstotliwości do rzeczywistych potrzeb, jeśli chodzi o podstawianie pojazdów chociażby. Przejrzyste rozliczanie wpływów z opłat, zminimalizowanie liczby osób korzystających z komunikacji bez biletu, bo ludzie się trochę boją, zastanawiają, gdzie kupić. Część gmin wycofała możliwość kupna u kierowców, a część jeszcze to stosuje. Z uwagi na to, że nie wiemy tak naprawdę, w którą stronę pójdzie pandemia, jak to będzie wyglądało, te środki zakupowe będą mocno ograniczone, a Europa idzie w kierunku cyfryzacji, pokolenia się zmieniają, no, absorpcja tych środków technicznych i wykorzystania systemów cyfrowych jest bardzo duża w tej chwili, więc wszystko idzie w tym kierunku, żeby tego typu rozwiązania stosować. Analiza obciążenia wszystkich linii będzie możliwa, dostosowanie rozkładów do rzeczywistych obciążeń, żeby nie woziły, krótko mówiąc, powietrza, niskokosztowe kanały dystrybucji i obniżenie kosztów kontroli biletowych. Ta dostępność, informacja poprzez szybki planer na komórce, bezpieczeństwo dokonywania tej zapłaty, wykorzystanie własnych urządzeń, unifikacja, komfort i te potoki, to jest to, co jest niezwykle ważne. Oczywiście jest możliwość tworzenia nowych rozwiązań taryfowych. Spółka InnoBaltica nie jest od tego, żeby dyktować jakiekolwiek warunki, żeby Państwu narzucać jakiekolwiek rozwiązania. My będziemy mogli do systemu wdrożyć to, co poszczególna gmina na swoim terenie sobie uchwali, wymyśli i zanalizuje i będziemy mogli dostosować oczywiście płynnie różnego rodzaju modele, które będą służyły do tego, żeby podróżny w miarę optymalny sposób jeździł, czy to przystankowe, godzinne, minutowe, jednoprzejazdowe, to jest dowolna tak naprawdę forma. To wszystko będzie w gestii emitentów biletów. Plan, harmonogram projektu wygląda w ten sposób, że w czerwcu została podpisana umowa z wykonawcą, firmą ADS, łącznie z firmą włoską AEP, która będzie dostarczała urządzenia przede wszystkim walidujące, wyposażenie sprzętowe punktów obsługi klienta, pierwszy kwartał 2022. To już się dzieje, sprzęt został zakupiony, uzgadniamy w tej chwili warunki uruchomienia punktów obsługi klienta w poszczególnych gminach.
Centrum Personalizacji i Funkcjonalność Centralna spodziewamy się odbioru pod koniec pierwszego kwartału i realność podjęcia decyzji to będzie drugi kwartał. Dlatego, że to jest rozwiązanie, które praktycznie stawia nas na pierwszych miejscach, jeśli chodzi o kraje europejskie w zakresie automatyzacji poboru opłat i komfortu dla podróżnych, a także przede wszystkim, na co zwracam też uwagę, komfortu dla pasażerów, którzy są i wykluczeni cyfrowo i mają z jakimiś niepełnosprawnościami. Także to jest niezwykle ważne, bo w tym kierunku też idzie cały świat. Gdynia, Gdańsk, Państwo widzicie, jakie to są, i samorząd województwa pomorskiego, jakie to są przedziały, to jest poziom ponad 11 milionów, czyli ponad 8,5% całości finansowania. Pozostałe JST to jest tak naprawdę bardzo mały zakres finansowy, jeśli chodzi o udział w całości. Tak się przedstawia mniej więcej ten procent dla poszczególnych udziałowców spółki InnoBaltica. Jak Państwo widzicie, dla Starogardu Gdańskiego jest to wskaźnik 1,29% w całym tym, można powiedzieć, torcie, który składa się na całe finansowanie projektu. Po 30 ponad procent to są zasoby, oczywiście do końca utrzymania w ramach województwa pomorskiego, miasta Gdańsk, miasta Gdynia, i one tak naprawdę na swoje barki biorą najwięcej, jeśli chodzi o te aspekty. Oczywiście chciałbym tylko dodać na koniec, że bardzo mocno zachęcam z własnej strony i zarządów spółki i jednocześnie podkreślam, że ten projekt to jest wielka szansa dla całego województwa i jeżeli wszystkie najważniejsze miasta i gminy przystąpią do tego projektu, to komfort podróżowania pasażera będzie jak najszerszy, a doskonale zdajemy sobie wszyscy sprawę, że pasażer porusza się pomiędzy gminami na węzłach, korzysta z kolei, korzysta z komunikacji miejskiej i dlatego też mamy bardzo zaawansowane rozmowy z PKS-ami i z dysponentami chociażby rowerów MEWO czy rowerów miejskich w tych gminach, gdzie MEWO nie będzie wchodziło za chwilę, żeby zintegrować wszystko, co jest możliwe dla pasażera i ten komfort podróżowania, żeby wzrósł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana wicemarszałka. Szanowni Państwo, województwo pomorskie jest też samorządem, podobnie jak wy. Specyfika samorządów w Polsce jest taka, że każdy jest samodzielny, decyduje sam o sobie, ale współpracujemy samorządowcy ze sobą. Państwo na pewno współpracujecie ze starostwem powiatowym, na pewno współpracujecie z Obwarzankową Gminą Starogard, czy też samorządem regionalnym. W interesie regionu jest dbałość o wszystkich mieszkańców Pomorza i wszystkich gości, turystów nas odwiedzających. Dlatego ja dzisiaj zdecydowałem się poświęcić swój czas, aby poprosić Państwa jeszcze raz o zweryfikowanie swojego poglądu związanego z nieprzystąpieniem do wspólnego biletu Fala. I chciałbym Was poprosić jako samorządowiec o to, żebyśmy my, samorządowcy, dawali wszystkim przykład, że można ze sobą współpracować. Pieniądze nie są tu najważniejszym aspektem. Na tym diagramie, który Pan Prezes wyświetlał, widzieliście Państwo, że w strukturze całego przedsięwzięcia udział Starogardu jest minimalny. I zdajecie sobie sprawę z faktu, że my ten projekt zrealizujemy. Ale nie chciałbym, żebyście byli jedyną gminą, która nie będzie z nami współpracować, która nie będzie uczestniczyć w tym projekcie. I to nie mówię, żeby kogoś straszyć, tylko jest jeszcze czas ku temu, abyście pomyśleli przez pryzmat komfortu i wygody podróżowania mieszkańców Starogardu. Nam zależy na każdym mieszkańcu naszego województwa, a Starogard jest ważnym miejscem na mapie Pomorza.
chciałbym, żebyście też to wiedzieli i że bardzo nam na was zależy. Zresztą dawaliśmy temu wielokrotnie przykład, ale nie o tym dzisiaj chcę mówić. Obawiam się jednej rzeczy, mianowicie takiej, że mieszkańcy Starogardu będą mogli korzystać z platformy zintegrowanych usług mobilności, wiecie gdzie? Na dworcu w Tczewie. Na dworcu w Tczewie. Jeżeli mieszkaniec Starogardu dojedzie do Tczewa, to tam będzie mógł skorzystać z fali i będzie mógł powiedzieć, będzie mógł w aplikacji wpisać: słuchaj, chcę pojechać na Żabiankę, na ulicę Jelitkowską, przyłoży komórkę do walidatora i nie interesując się niczym, pojedzie tam. Nie będzie musiał, faktem jest, że będzie musiał najpierw kupić bilet w komunikacji autobusowej, żeby dojechać do dworca, a potem na dworcu, żeby dojechać do Tczewa. Nie chciałbym, aby taki dyskomfort dotyczył mieszkańców Starogardu. Myślę, że mieszkańcy tego pięknego i ważnego dla nas miasta na to nie zasługują. Chciałbym powiedzieć też, że koszty utrzymania, które pan prezes przedstawił, nie są kosztami małymi. My wiemy o tym, ale my mówimy o najnowocześniejszym systemie w Europie, o pierwszym, jedynym. Mówimy też o tym, że my, samorząd regionalny, wzięliśmy na swoje barki ciężar zintegrowania wszystkich samorządowców i współpracy i my powołaliśmy do życia spółkę InnoBaltica, która ma ten projekt realizować. Chciałbym też powiedzieć, że tak nie do końca rozumiem tok postępowania, albowiem swego czasu była zgoda wszystkich samorządowców na to, abyśmy projekt o dofinansowanie unijne złożyli. I potem dopiero okazało się, bo za zgodą wszystkich samorządowców, ten projekt do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko trafił i na szczęście uzyskał wysokie dofinansowanie. Ale te koszty, o których mówi pan prezes, my pokazujemy uczciwie. Nie chcemy zamiatać pod dywan, nie chcemy zaskakiwać was i mówić za miesiąc, ale nie, hola hola, teraz okazuje się, że koszty będą wyższe. Raczej nie, spodziewałbym się, że one mogą tylko maleć, albowiem priorytetem Unii Europejskiej oprócz Zielonego Ładu jest cyfrowa Europa. I na pewno spółka, która jest spółką cyfrową, spółka InnoBaltica, na pewno skutecznie będzie sięgać po kolejne zastrzyki środków unijnych, no jeżeli oczywiście rząd nam to umożliwi, i na pewno to dofinansowanie w przyszłości dzięki zastrzykom unijnym będzie mogło być niższe. Ale to jest taka rzecz, którą należy wziąć pod uwagę, biorąc pod wzgląd to, że taka możliwość otwiera się z uwagi na nakreślone priorytety ucyfrowienia Europy. Jednym słowem, nie chciałbym, żeby ze Starogardu odjechał pociąg, który na końcu składu będzie miał napis fala. Oczywiście możecie państwo w każdej chwili przystąpić do projektu, ale wówczas nikt nie będzie miał satysfakcji i na pewno nikt nie będzie mówił, ja na pewno, a nie mówiłem, to po pierwsze, a po drugie musicie państwo zdawać sobie sprawę z faktu, że wówczas 70% dofinansowanie unijne nie będzie możliwe. Czyli będzie to możliwe, ale na zasadach stricte komercyjnych. Więc proszę państwa radnych, abyście w ostatnim miesiącu roku, a jest jeszcze na to czas, pochylili się nad tym problemem, postarali się poświęcić temu problemowi troszkę czasu. Jeżeli będzie taka potrzeba, to czy pan prezes, czy ja jesteśmy dla waszej dyspozycji i możemy na takie spotkanie przyjechać, jeżeli potrzebujecie więcej informacji, więcej czasu. Samorządowcy, działajmy wspólnie dla dobra mieszkańców, gości i turystów.
Dziękuję za uwagę. Dziękuję uprzejmie. Czy panowie odpowiedzą na kilka pytań? Jeśli radni będą chcieli zadać pytanie, czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie naszym gościom? Zapraszam serdecznie. Pan radny Mieczysław Płaczek. Potem pan radny Marek Jankowski i Sławomir Usiak. Panie przewodniczący, panie prezydenci, panie marszałku, panie prezesie, Wysoka Rado, szanowni goście. Szkoda, jak się stało mi trudno, byliśmy przed faktem dokonanym, że ta informacja bardzo szczegółowa, którą dzisiaj panowie nam przedstawiliście, nie była wcześniej. Po prostu ja, może dlatego, że jeszcze własnym środkiem lokomocji, nie interesuje mnie na przykład środki publiczne, ale dobrze było, żebyśmy bardziej szybko wiedzieli. Ja mam takie pytanie. No wiadomo, że większość jeżdżących w tej chwili środkami lokomocji publicznymi to jest młodzież szkolna, studenci i wiek emerytalny. Ci, którzy już się pojazdami mogą jeździć, bo ta tak zwana klasa pracująca, ona ma umiejętności posługiwania się środkami informatycznymi. Starsi ludzie mają z tym problem. W związku z tym mam pytanie. Tu panowie mówili, że komórką wsiadam do... Bo wiadomo, że te wszystkie biletomaty, parkomaty są tak różne, różnie skomplikowane, że to są problemy z wykupieniem biletu. Teraz tak, ja jako mieszkaniec Starogardu wsiadam do autobusu czy pociągu, wyjmuję komórkę, ale muszę mieć swoje konto internetowe, rozumiem, tak? Muszę mieć swoje konto internetowe. Albo kartą płatniczą. Wsiadam i panowie mówicie, że będzie to tak zwany biletomat, że ja sobie wpisuję trasę. Czy dopiero jadę, dojeżdżam załóżmy gdzieś tam na Zaspę w Gdańsku i dopiero wówczas ten bilet czy tą kartę ponownie przykładam, ona wówczas mi kasuje i wysiadam. Bo to będzie problem, nie? Jeżeli tak by było, nie wiem, to proszę wytłumaczyć. Teraz tak, jeżeli mieszkaniec Starogardu pojedzie tutaj naszym środkiem lokomocji, tak zwanym przewodnikiem, ja płacę kartą, te środki wpłyną do kogo? Do fali? Na czyje konto te moje pójdą pieniądze? Czy od razu poleci na konto MZK? Załóżmy, czy Urzędu Miasta. Gdzie te pieniądze przepłyną z mojego konta? Czyż jako fala będziecie państwo tym głównym księgowym rozdysponowywać będziecie pieniądze i pójdą w dół? Na dół? A jak ja pojadę, załóżmy, pociągiem, tak samo to pójdzie do PKP. Czy Intercity? Pieniądze tam wpłyną. Czy wpłyną znowu za pośrednictwem tutaj waszą spółką do tych instytucji, które świadczą transport? No takie mam mniej więcej panowie pytania. Zapraszam pana. A poza tym tak, no wiadomo, że nic za darmo nie jest. Jeżeli to będziecie wy głównym dystrybutorem tego, to wiadomo, że jest to struktura, która będzie się rozrastała. Rozrastała się. Tak jak się rozrosły urzędy. Na początku na przykład w Starogardzie powstała Urząd Miasta, było 60 osób. Teraz jest chyba gdzieś tam dużo, kilkakrotnie więcej. Tak samo było w gminach. Pamiętam Urząd Marszałkowski, zanim powstał samorząd, tak samo. Było kilkadziesiąt osób, teraz jest kilkaset i tak dalej, i tak dalej. I czy my w ten sposób nie będziemy kumulować koszty, a za te koszty będziemy my płacić jako mieszkańcy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Szanowni Państwo, ja zacznę od ostatniego aspektu, jeśli chodzi o tą sprawę, którą Pan poruszył, koszty.
Właśnie chodzi o to, żeby koszty zoptymalizować i stworzyć jeden system. W przypadku wielu organizatorów w tej chwili praktycznie było kilkanaście systemów. Utrzymanie pojedynczego systemu w porównaniu do jednego systemu przez wszystkich jest oczywiście dużo tańsze. To jest efekt skali i to jest już praktycznie sprawdzone. Natomiast ten system oczywiście, jak pan marszałek wspomniał, nie jest tani, bo to jest system właściwie uwzględniające na dzisiaj wszelkiego rodzaju formy i możliwości płatnicze z badaniem potoków pasażerskich, czyli z możliwością badania potoków. Tego typu systemy na świecie oczywiście są. Jeśli chodzi o Katowice, można powiedzieć, że ich system był 40% droższy, natomiast nie obejmował kolei. Więc my jesteśmy, można powiedzieć, jako drugi region w Polsce, którzy będziemy wdrażali te rozwiązania, ale idziemy szerzej, bo integrujemy kolej z komunikacją publiczną i stwarzamy jeszcze więcej możliwości w porównaniu do systemu ŚKUP katowickiego. Kolejna sprawa, oczywiście pasażer będzie mógł z dowolnej formy skorzystać, czyli tak jak mówiłem, zakupić zarówno bilet, czy planer mu podpowie, gdzie on ma jechać, gdzie się przesiąść, ile ma minut do dalnego środka lokomocji, czy ile metrów musi przejść, żeby gdzieś tam dojść na przystanek czy peron. Natomiast przykładając kartę dedykowaną fala, którą wyrobi się w POK-u i w POK-u będzie można ją też zasilić, czyli ukłon w kierunku osób starszych, którzy nie chcą korzystać z aplikacji albo boją się wejść na stronę www, robić te przelewy elektroniczne, zasilać konto. To jest właśnie ten aspekt, że można wyrobić tą kartę, zasilić ją raz na jakiś czas. W tym może pomóc wnuczek, córka, syn i tak dalej. I na karcie będzie się pokazywało przy jej dotknięciu do walidatora na okienku podsumowanie, ile tych środków jest, na ile mnie stać, czy w ogóle mogę jechać, no ale to jest podobnie jak wchodzę do piekarni po bułki, no to też muszę mieć tą złotówkę z hakiem, żeby za nie zapłacić. Jak nie mam, to nie wchodzę. Druga sprawa, karty płatnicze. To nie jest tak, że ten walidator będzie mógł sobie sprawdzać, ile mam na koncie, weryfikować jakąś tożsamość, trzymać jakieś moje dane osobowe i tak dalej. To jest pełne bezpieczeństwo i to będziemy też w akcji promocyjnej wyjaśniać, żeby społeczeństwo nie bało się tego, żeby ludzie się nie bali używać kart Visa, Mastercard, bo to jest tak naprawdę tylko zblokowanie kwoty za przejazd. To są standardy w tej chwili światowe i nie ma możliwości, żeby z tej karty żadnych innych danych odczytać, ani tego, ile pan ma na koncie, czy na subkoncie oszczędności i tak dalej. I zresztą to gwarantuje samorząd i samorządowa spółka, a nie podmiot prywatny, bo jesteśmy w 100% własnością samorządu i trzech uczelni publicznych. Też nie prywatnych, tylko podkreślam publicznych, które akurat jeśli chodzi o tego typu rozwiązania w tym przypadku też nie mają wpływu. Oczywiście doradzają nas i się posiłkujemy i one nas też uwiarygadniają według mnie. Natomiast nie sterują całym procesem, bo tu głos główny mają samorządowcy. W związku z tym prostota działania w postaci wejścia, przyłożenia i potem przy wyjściu kolejnego przyłożenia ma dać organizatorowi transportu informację, skąd, dokąd pasażer jeździ, żeby optymalizować, podstawiać dłuższe, krótsze pojazdy częściej bądź rzadziej. Natomiast nie szukamy już tego biletu w punktach sprzedaży u kierowcy, bo one są w różnych gminach, w różnych miejscach, w tramwajach, autobusach, trolejbusach czy na kolejce spersonalizowane w tej chwili ten emitent o tym decyduje. Kontocentryczność tego systemu polega na tym, że nawet gdyby przez chwilę nie działała łączność GSM-owa, która odpytuje system, czy wysyła jakieś dane centralnie, to lokalnie ten walidator trzyma te dane w walidatorze i po prostu po uzyskaniu kolejnej łączności, to jest taki backup, zabezpieczenie, idzie ta kwota do systemu centralnego, jest tam weryfikowana i następuje opłata z konta. Czyli nie z karty, którą przykładam, tylko z konta, które jest
i dlatego jest to lepsze rozwiązanie niż kartocentryczność. To kontocentryczność pozwala na tego typu działania. Bezpieczeństwo tych środków chroni tak naprawdę samorząd, każdy, który jest współwłaścicielem InnoBaltiki. My jako zarząd oczywiście dbamy o Państwa interesy, macie przedstawicieli w Radzie Nadzorczej i kontrolujecie nas ad hoc w każdym momencie. Nie ma tutaj możliwości, żeby żadna spółka prywatna czy nasz wykonawca tego typu rzeczy mógł, nie wiem, jakoś przekręcać, czy ukrywać i tak dalej. Są mechanizmy, które powstały w ramach opisu przedmiotu zamówienia i które w tej chwili wymagamy, weryfikujemy, żeby zestawienia, które będą pochodzić z głównego konta, przekazywane były do innego systemu wsparcia i system będzie rozliczał na poszczególnego emitenta i organizatora transportu koszty. Oczywiście to nie może być tak, że po przyłożeniu karty natychmiast idzie koszt do Starogardu czy do Gdańska. Natomiast pełne zestawienie, odbić na walidatorach, statystyki, wszelkiego rodzaju dane finansowe będą weryfikowane i to nie przez wykonawcę, tylko przez naszą spółkę przy pomocy odpowiednich narzędzi finansowych i te koszty i kwoty będą trafiały na konta w ramach umów powierzenia. To chyba wszystko. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Zapraszam. Pan radny Marek Jankowski. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, wysoka rado. Ja spróbuję zadać dwa pytania i one są stosunkowo proste. Jedno do pana prezesa. Może pan prezes przypomni nam, radnym, jakie gminy przystąpiły już do programu Fala i jakie jeszcze się wahają? Czy my jako gmina Starogard jesteśmy jedyną gminą, która jeszcze do tego programu nie przystąpiła? Czy jeszcze są jakieś gminy, które po prostu potrzebują czasu do namysłu? A drugie pytanie to już takie bardziej robocze do pana prezesa. No ja bardzo często jestem w Gdańsku i muszę powiedzieć panu i państwu, że mnie ten dojazd jakoś do tej pory nie sprawia dużego problemu, bo idę do dworca PKP, do kasy, kupuję bilet do Gdańska tam i z powrotem. W portfelu mam bilety na tramwaj zakupione już wcześniej, więc przyjeżdżam, godzinę czasu trwa podróż do Gdańska, wchodzę do tramwaju, wychodzę w Letnicy, tam gdzie jest siedziba Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Wracam z powrotem tym tramwajem na dworzec i godzinę jestem znów w Starogardzie, więc mnie osobiście jako już blisko 60-letniego faceta, to powiem państwu, nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego problemu i system, który jest może dla was już przestarzały, on się nie sprzyja, ale ja rozumiem państwa intencje. Jest to głównie na ludzi młodych. Tu chodzi o to, żeby nasi mieszkańcy naszego województwa byli synchronizowani i żeby to nasi młodzi już perspektywicznie, nowe pokolenie mogło tutaj sobie pozwolić na takie bezproblemowe jeżdżenie środkami komunikacyjnymi. Ja to rozumiem. Także powiem państwu uczciwie, waham się co do tego i jeszcze tak do końca nie jestem przekonany. Myślę, że takich ludzi jak ja jest więcej tu na tej sali. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie prezesie. Jeśli chodzi o gminy, które, szanowni państwo, przystąpiły do InnoBaltiki i realizują już w tej chwili projekt, oczywiście głównie samorząd województwa pomorskiego, które odpowiada za to, można powiedzieć, część kolejową w ramach tych 30%, których pokazywałem w prezentacji. To jest gmina miasta Gdańska, gmina miasta Gdyni z całym oczywiście swoim transportem miejskim, gmina Słupsk, czyli miasto Słupsk, Lęborg, Tczew, Puck i Wejherowo. I Chojnice, przepraszam, jeszcze Chojnice. To są wszystkie gminy, które w tej chwili już mają udziały, są w projekcie. Więc tak naprawdę z dużych ośrodków posiadających transport zostaliście państwo. A Sopot?
Tak, no dzisiaj mamy, ja tu głośniej troszeczkę powiem to, co pan marszałek w tej chwili mówi. Jest deklaracja pana prezydenta Hildebranda i dwóch wiceprezydentów o przystąpieniu. W tej chwili analizujemy tą sprawę, ponieważ ona się bardzo późno też pojawiła, tak samo jak decyzja państwa na tak czy na nie. A chodzi o to, żeby wykonawca ujął wszystkich, którzy są w tak zwanych opcjach do wykonania w terminach, które są w opcjach podstawowych, czyli samorząd Gdańsk i Gdynia. Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk i Gdynia, bo to są jakby te główne uruchomione na samym początku, natomiast te opcje to są te pozostałe gminy, które wymieniłem, plus jeszcze wahające się, tak jak gmina Starogard. Sopot to jest komunikacja, która jeździ pomiędzy Gdańskiem i Gdynią a Gdańskiem, czyli jakby ten ruch w ramach Sopotu to jest zorganizowany też przez organizatorów ościennych. Tak? To samo dotyczy Redy, Rumi, Szemuda, Luzina, to wszystko jest zaoperowane w tej chwili przez Gdynię w ramach umów i organizuje tutaj Gdynia i Wejherowo ten transport. Także mówimy tak naprawdę w całym aspekcie o jeszcze większej ilości gmin, które nie są udziałowcami, ale będą zaoperowani przez ten sam transport i przez ten sam system fala. W związku z tym to rośnie jakby potencjał. Teraz odnosząc się do drugiej części wypowiedzi pana radnego, ja troszeczkę się z nią nie mogę zgodzić, bo to nie jest system dla młodych. Młodzi sobie poradzą, oni mają większą możliwość, może czasu trochę mniej, bo to jest szybkie społeczeństwo, prawda, i zaoferowane tymi komórkami i tak dalej. My wolimy może książki czytać, starsze osoby też co innego. Natomiast tam jest wiele aplikacji różnych, tylko że przez te aplikacje samorządy tracą pieniądze, bo to są duże marże. Tutaj utrzymują jedną spółkę, która dba o państwa interesy i jeden system. Natomiast wszelkie skycashe, jak dojadę, inne aplikacje pobierają z tego tytułu prowizję, która zasila ich konto tak naprawdę, czyli uszczupla wpływy do kasy. I to też bardzo mocno odbija się na budżetach samorządów. Tutaj wchodzimy i jedziemy. Więc ja jakby patrząc w aspekcie też osoby starszej, dostrzegam to, że ona przy ograniczonych często kwestiach ruchowych, no nie jest w stanie dość szybko dojść do kiosku, którego nie ma już dzisiaj. Nie ma. Gdzie kupić ten bilet? Jeżeli kierowcy się zbuntują, tak jak jest to w gminie miasta Gdańsk, organizacje związkowe postawiły prezydentów przed takim oto faktem, zresztą teraz trwa pogotowie strajkowe między innymi dotyczące aspektów finansowych, ale między innymi podnoszone były już kilka miesięcy temu kwestie takie, że gmina Gdańsk musiała się wycofać ze sprzedaży biletowej w kabinach u kierowców. I oni nie byli nawet zainteresowani tymi dodatkowymi przychodami kilkuset złotowymi, które zasilały ich konto, ale cała ta dystrybucja, która musiała dostarczyć im te bloczki, rozliczać je co jakiś czas, tworzyć te kolejki przy kabinie kierowców, a tu już jest korek, ja muszę wyjechać, jest rozkład jazdy, którego pilnuję i tak dalej, nie interesuje ani kierowcy, a po stronie samorządu Gdańska tworzy ogromne koszty związane z dystrybucją i tym utrzymaniem tego systemu, bo ktoś to musi rozliczyć, te wpływy. Policzyć tak naprawdę z ręki je, bo to nie jest system, to jest wszystko ręczne. My to zastępujemy, w związku z tym ukłon w kierunku tego, żeby był i bilet z nadrukowanym QR-kodem, który będzie dostępny i będzie taka możliwość, żeby go dystrybuować, żeby była możliwość zasilenia karty poprzez członka rodziny samodzielnie bądź poprzez punkt obsługi klienta. To jest to drugie rozwiązanie, które dotyczy także osób głównie starszych, które nie będą chciały na przykład posługiwać się tą kartą płatniczą albo samodzielnie tego robić. Ale kolejna rzecz, osoby starsze za chwilę, nie wiem czy już to weszło, ale prawdopodobnie jest to w tym kierunku wszystko operowane, będą stały przed takim oto faktem, że emerytura i renta będzie wpływać tak naprawdę na konto. W związku z tym ten wpływ będzie musiał ktoś i tak pójść do bankomatu, wypłacić te pieniądze, zrobić jakiś przelew za rachunki albo stanąć znowu na pocztę.
nie idziemy w kierunku rozwiązań archaicznych, tylko idziemy do przodu. To, co ja mówiłem na początku wypowiedzi w tej pierwszej z prezentacją, gdzie w Katowicach wszedłem do pojazdu, zrobiłem taki ruch i jechałem. I przy wyjściu zrobiłem drugi, podsumowanie 2.40. To jest ta prostota. Nikt mi nie powie, proszę Państwa, że to nie jest najprostszy system. To jest najprostszy system, dlatego że komfort pasażera wymaga tylko tak naprawdę ruchu ręki. Albo ustawienia w aplikacji i GPS-a, który będzie kontrolował tak naprawdę nasze wejście, wyjście i zrobi to automatycznie, więc nawet nie będę musiał podchodzić do tego walidatora. Tak system też można ustawić i nad tym pracujemy w tej chwili. Bardziej zaawansowanych systemów ja na dzisiaj nie widzę. Chyba że w przyszłości, za kilka lat, jeżeli to wszystko stanieje i będą takie możliwości też prawne, wejdziemy, kamera nas czyta i właściwie nic nie robimy. Natomiast ta wieloaspektowość też środków, którymi będziemy mogli płacić, tak mniej więcej wyglądają karty, które opracowaliśmy na potrzeby systemu, które będą wyrabiane w POKach, będą służyły do, oczywiście z kodem QR kod jeszcze i z imieniem, nazwiskiem, będą służyły do tego, żeby się odbić, albo wyjąć po prostu kartę Visa, którą właściwie większość nawet osób starszych posiada i oni się na pewno do tego systemu przekonają, bo za tym systemem stoją samorządy i to jest najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Kolega radny Sławomir Ruśniak. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, zaproszeni goście. Rozumiem, że firma, spółka InnoBaltica jest bezpośrednio zainteresowana realizacją projektu Fala, tak? Dobrze to rozumiem? Wdrażać Państwo ten tak. Rozumiem, że spółka nie jest świętym Mikołajem i nie rozdaje prezentów. W związku z tym mam pytanie dotyczące kosztów. Kosztów, które spadną na nas, mieszkańców Starogardu. I dotyczy to między innymi, jaki jest koszt całego projektu, bo tego projektu, jaki jest koszt wdrożenia tego projektu i jaki jest koszt obsługi tego projektu, bo nie sądzę, żebyście nam panowie to tak lekką rączką podarowali, mówiąc, że daje się nam gwiazdkę z nieba, jest super, hiper. Ja rozumiem, każdy zachwala swój towar, prawda? Każda sroczka swój ogon chwali, ale mimo wszystko no, my chcielibyśmy się dowiedzieć, ile nas to będzie kosztowało jako mieszkańców i podatników ze Starogardu Gdańskiego. Rozumiem, że część kosztów, znaczna część kosztów będzie pokryta ze środków unijnych, ale my musimy mieć swój wsad, swój własny, prawda? No a poza tym no, należałoby jeszcze spojrzeć na aktualną sytuację, powiedzmy finansową, ekonomiczną, rosnące słupki różnego rodzaju, prawda? I w związku z tym no po prostu wydaje mi się, że powinniśmy uczciwie usłyszeć, ile nas to będzie kosztować. Dziękuję. Ja właściwie to ja to wszystko pokazywałem Państwu, no chyba teraz już jest zamknięty laptop i prezentacja, ale możemy to uruchomić jeszcze raz? Już sekundkę. Zanim wystartuję, to ja jeszcze Państwu, żeby już tutaj nie zmyślać. Wartość umowy powierzenia to jest, tak jak mówiłem, 4 626 000 zł. I w tym pierwszym etapie inwestycyjnym, który się wiąże do czasu odebrania systemu i uruchomienia systemu, to jest koszt 1 246 000 zł. To jest ten pierwszy etap. Natomiast kolejny etap
bieżące. Kolejny etap w wydatkach bieżących to jest 340 906, natomiast w etapie eksploatacyjnym, tak jak mówiłem, czyli utrzymania pięcioletniego, to jest koszt 3 380 000 w wydatkach bieżących i to jest utrzymanie tak naprawdę rozwiązania i spółki, która stoi za tym utrzymaniem. Do 28 roku, czyli łącznie od dziś, mówimy od 2021, kiedy jest ten etap wejścia, do 2028, bo 5 lat trwa utrzymanie, jak odbierzemy, uruchomimy system. Natomiast do tych 5 lat doliczamy jeszcze 21, 2 i 3, tak? Czyli tak wygląda jakby sytuacja. Dofinansowanie unijne jest na poziomie ponad 90 tysięcy złotych. 90 666 tysięcy złotych. Tak wygląda ta, to jest ten główna pomarańczowa część górna ekranu. I poszczególne samorządy, jak Państwo widzicie, no niecałe 12 milionów, województwo Gdańsk i Gdynia. One na siebie tak naprawdę biorą największą jakby część tego obciążenia. Ja jeszcze jedną rzecz Państwu chciałem tutaj pokazać z takiej tabeli. Nie ma chyba. Dobra. Jest wprawdzie w innym programie, ale ta tabelka jest tak samo czytelna. Tak wygląda zresztą uchwalony przez Państwa WPF w etapie inwestycyjnym i eksploatacyjnym, czyli to jest ta pierwsza część niebieska 2021-2023 na wejście do systemu, zainstalowanie urządzeń i uruchomienie. I etap eksploatacyjny po odbiorach, czyli od 2024 do 2028. I to są wydatki w poszczególnych latach na poziomie 240, 338, 668 tysięcy złotych, czyli łącznie 1 246 000. I w kolejnych latach na poziomie oscylującym w granicach 700 tysięcy złotych. I to jest ten etap utrzymania także spółki. Spółki samorządowe, jak podkreślam, gdzie bardzo dbamy o koszty i wydatki, bo to Państwo tak naprawdę będziecie właścicielem tej spółki. Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś z kolegów i koleżanek radnych ma pytanie do naszych gości? Proszę bardzo, pan radny Daniel Olszewski. Dzień dobry, panie prezydencie. Panowie radni, panie radni, szanowni goście. Zabrakło mi tutaj w tej prezentacji państwa takiej informacji, slajdu
bo nie mogę jakoś w to uwierzyć, że tylko Starogard jako ostatnia gmina wstrzymuje tutaj po prostu ten program fali do przystąpienia do tego programu, bo nie widziałem tutaj w tych slajdach na przykład Malborka czy Sztumu, innych po prostu miejscowości. Czy naprawdę jesteśmy ostatnią gminą, która po prostu nie wstępuje? Tak, panie radny, gdyż my mówimy o przystąpieniu do spółki tych samorządów, które dysponują własną komunikacją zbiorową. Sopotu tu nie widzicie, ale Sopot powierza wykonanie zadań częściowo Gdańskowi, częściowo Gdyni. I Gdynia, i Gdańsk, a nie Sopot jest u nas, bo Sopot nie ma własnej komunikacji publicznej. Korzysta z usług ościennych gmin. Więc taka jest konstrukcja. Te samorządy, które posiadają własne, mówiąc krótko, MZK i świadczą usługi transportu publicznego odpłatnie, wszystkie tego typu samorządy, za wyjątkiem Starogardu, są w spółce. Na przykład Sztum nie ma komunikacji autobusowej. Bytów ma, ale nie jest w spółce, bo świadczy tą komunikację nieodpłatnie. Nieodpłatnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Mieczysław Płaczek. Nie otrzymamy do końca takiej informacji, w związku z tym pozwolę sobie jeszcze raz zapytać. Tak, jeszcze może tak. My mamy jeszcze w Starogardzie starostwo powiatowe, który dysponuje, zarządza tak zwanym PKS-ami. Czyli też ma, dowozi ludzi z całego powiatu, mieszkańców. Czy też państwo rozmawialiście z panem starostą w tej sprawie, czy z radą? A po drugie, teraz następna sprawa tak. Jeżeli ja wsiądę, to znaczy tak, przekonaliście mnie państwo do tego, że jest to rzecz dla jako mieszkańca. Super, wsiadam, przykładam, wysiadam, jadę. Jeżeli na przykład wsiądę, przyłożę, wysiądę i nie przyłożę, czy to mnie skasuje, czy nie? Czy na zasadzie GPS-a będziecie mi tam ścigać i będę płacił jakąś karę z tego tytułu, że wysiadając nie po prostu nie potwierdziłem sobie wysiadania z pociągu. I teraz dalej mnie interesuje, na co pan mi odpowiedział, jak będzie obieg finansów. Gdzie te pieniądze wpłyną? Czy do naszego urzędu miasta, czy do spółki państwa, czy będziecie przekazywać te pieniądze do naszego miasta, czy do Zakładu Komunikacji Miejskiej? Proszę powiedzieć wyraźnie, jak będzie przebiegał obieg finansów z tego tytułu. Dziękuję. Szanowni Państwo, to jeszcze raz podkreślam, pieniądze nie mogą wpłynąć bezpośrednio na Państwa konta, bo będzie zarządzał tym system, który sprawdzi, gdzie pasażer jechał, przez które gminy przejeżdżał, a często tak jest, że on zmienia w ciągu jednej godziny czy pół dnia, krąży i pomiędzy chociażby, nie wiem, Szemudem, Gdynią, potem się przesiada na SKM-kę, wysiada z tej SKM-ki w Oliwie i przesiada się na tramwaj i dojeżdża gdzieś na uczelnię, więc siłą rzeczy on przez poszczególne przesiadki uczestniczy w tym transporcie z wykorzystaniem różnego rodzaju organizatora. Walidatory pokażą i odbicia na tych walidatorach, gdzie tak naprawdę on tą podróż odbył, ile należy go skasować za ten bilet, gdzie wysiadł i na końcu w podsumowaniu będzie wpływ na konto, oczywiście tutaj też podkreślam, że będą niższe opłaty z tytułu obsługi całego procesu, bo teraz różnego rodzaju płatnicy czy organizacje, które te transakcje operują,
i obsługują, pobierają różnego rodzaju prowizje. My mamy to ujednolicone, znormalizowane i jak najtańsze, to gwarantujemy, bo nad tym trwały prace nie od dzisiaj i w ramach umów, które zawieramy i które już zawarliśmy, i operatorzy płatności, i cały system jest zoptymalizowany. Zresztą była przecież walka pomiędzy oferentami, którzy oferowali, można powiedzieć, to samo, tylko że za różne kwoty. I w tym aspekcie, patrząc też na zarówno polskie rozwiązania, chociażby na śląski ŚKUP, czy na rozwiązania europejskie, a także tą aglomeracyjność i powiązanie transportu z transportem kolejowym, jesteśmy bezwzględnie w tej chwili liderem, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania. I będziemy pewnie nim długo, bo zanim się pojawią kolejne projekty dofinansowania unijne i zanim to wszystko ruszy, a procedura wyboru oferenta trwała praktycznie półtora roku do momentu podpisania umowy, więc to widać, w jaki sposób niestety to jest wdrażane. Podkreślam też, że ten system się nie zestarzał. Nie ma nic lepszego na rynku. Nie ma nic lepszego i w najbliższym czasie też nie będzie, dlatego że już widzimy, co się dzieje z inflacją, podwyżkami przewodników, urządzeń elektronicznych, chipów i tak dalej. Nie dość, że trwa dostawa, to jeszcze wszystko praktycznie, można powiedzieć, od 30 do 40% na dzisiaj drożeje i to będzie widać także pod koniec roku, jak już Black Friday minie za dwa dni, to i on pewnie nie będzie taki jak w poprzednich latach, to Państwo zobaczycie te koszty. To nie będzie tylko energia i gaz. Więc te pieniądze, tak jak podkreślam jeszcze raz, przejdą, zostaną zweryfikowane przez publiczną samorządową spółkę i trafią do tego organizatora, z którego otrzymamy zestawienie, że pasażer jeździł. I to będzie wszystko do udowodnienia i do sprawdzenia. Także na konto organizatora w Starogardzie, w Gdyni czy w Wejherowie trafią pieniądze. PKS Starogard. Oczywiście rozmawiamy w tym zakresie, ponieważ jest to spółka prywatna, jeśli chodzi o PKS-y i nie tylko starogardzki. Rozmawiamy w tym zakresie z zarządcami tych spółek i mamy bardzo zaawansowane rozmowy, zarówno te projektowe, jak i techniczne, żeby przystąpili, ale oczywiście oni przystępują na zasadach komercyjnych. Co to znaczy? Znaczy muszą poszukać źródeł finansowania i to pewnie jeszcze chwilę potrwa, bądź zaplanować sobie te koszty na zakup urządzeń, które będą musiały być zainstalowane w ich pojazdach. Natomiast później wpuścimy ich do systemu, sparujemy z rozwiązaniami, które w tej chwili mają bądź wykorzystują i będzie możliwość podpięcia ich w planerach podróży i uwzględnienia tego w całym modelu planera. Także jak najbardziej PKS-y staramy się i będziemy włączać do całego systemu, ale to jest ich decyzja. Natomiast widzimy ogromne zainteresowanie i przychylność, bo oni także widzą w tym projekcie potencjał dla siebie. Aha, jeszcze to nie odbicie biletów, tak. Na to jesteśmy oczywiście też przygotowani. Są odpowiednie procedury zabezpieczające pasażera. Nieodbicie może być ustawione w taki sposób, że albo automatycznie GPS wykryje, że pan wysiadł z autobusu i po prostu zakończył podróż i opłata zostanie ustalona w momencie wyjścia czy opuszczenia obrębu przystanku. Bądź drugi model, bo to też oczywiście dowolnie możemy w systemie ustawiać na życzenie organizatora transportu, nie całościowo, ale organizatora transportu, może być opcja taka, że pasażer zostanie skasowany po prostu do końca linii, czyli albo będzie na bilecie godzinnym, albo jednoprzejazdowym, albo do końca trasy. Dalej nic nie pójdzie, bo on jak odbije się drugi raz, notabene, czyli jakby się przesiadł, i w ciągu tam godziny, dwóch zmienił środek lokomocji, to zostanie złapane na drugim walidatorze i cofnięta zostanie ta transakcja i naliczona prawidłowa opłata.
a miejsce końcowe jest Koszalin. Wsiada w pociągu na stacji Koszalin, a z Koszalinem już jest sobie województwo zachodniopomorskie. Tak, system będzie oczywiście działał na tych stacjach, które obsługują nasze walidatory i model, który jest zgłoszony w ramach umowy o dofinansowanie. Także nie można odbić się w Tczewie i pojechać sobie do Warszawy. To jest wykluczone. Oczywiście działać będzie to tylko i wyłącznie na liniach Polregio, PKM, SKM. Natomiast nie ma takiej możliwości. To trzeba ustawić sobie w aplikacji i wiedzieć, gdzie my jedziemy i gdzie obsługiwana jest fala. Fala praktycznie dotyczy Pomorza, województwa pomorskiego. Tak, raz, że to jest ten organizator i są umowy i nad tym też w tej chwili pracujemy, jak to ustawić w systemie odpowiednio, żeby pasażer odczuł jeszcze większy komfort przy tego typu sytuacjach, jak wysiada poza granicami. I te stacje, które są, a jest ich tam kilka rzeczywiście w projekcie ujętych poza granicami województwa, one będą zainstalowane, miały walidatory nasze, więc tam spokojnie pasażer wysiądzie i się odbije i podróż się zakończy. Dziękuję uprzejmie za te wyczerpujące odpowiedzi. Czy Państwo radni jeszcze zgłaszają pytania? Nie. Jeszcze Panie Danielu? Dziękuję bardzo naszym gościom. Dziękuję. Życzę dużo bardzo zdrowia. Ogłaszam przerwę do godziny 13:30. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Wznawiamy obrady po przerwie. Proszę zajmować miejsca. Witam pana prezydenta Janusza Stankowiaka. A na mównicę zapraszam zastępcę prezydenta pana Tadeusza Błęckiego. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rada, szanowni państwo. Chciałbym tylko tak słowem podsumowania przekazywać, że dwukrotnie na Komisji Infrastruktury analizowaliśmy propozycje współpracy i przystąpienia do spółki samorządowej. Także na jednym otwartym spotkaniu proponowaliśmy szersze spotkanie innych radnych, którzy byli zainteresowani. W związku z tym te informacje dzisiaj, które przedstawił pan prezes i pan marszałek, próbowaliśmy jakby przedstawić. Co jest najważniejsze, że na pewno ten produkt jest naprawdę dosyć rewolucyjny i wzorcowy. Natomiast co powiedzieliśmy, my patrzyliśmy w kontekście naszego MZK, że dzisiaj ten produkt jest zbyt dużo pokrywającym kosztem, w związku z tym takie stanowisko państwa było, a nie inaczej. Tyle tytułem wyjaśnień. Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do punktu siódmego, to zarządzam sprawdzenie kworum. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni obecni, jesteśmy prawomocni. Przechodzimy do punktu siódmego. Informacja z wykonania budżetu za trzeci kwartał 2021 rok. I na mównicę zapraszam panią skarbnik Ewę Kędzierską-Błyskal. Pani przewodnicząca, panowie prezydenci, szanowni państwo. Powiem kilka słów na temat wykonania budżetu za trzy kwartały. Otóż budżet po stronie dochodów zaplanowano w kwocie 256 305 tysięcy, po stronie wydatków 275 124 tysiące. W 2021 roku zaplanowaliśmy kredyt w kwocie 8 727 tysięcy spłacić i jednocześnie zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 15 milionów złotych. Jeżeli chodzi o dochody, to zostały wykonane na poziomie 76% w stosunku do planu, wydatki na poziomie 69% w stosunku do planu. Za trzy kwartały spłaciliśmy kredyt w kwocie 6 545 tysięcy. Nasze zadłużenie na 30 września wynosiło 75 832 tysiące, to jest 29% w stosunku do planowanych dochodów. Dochody własne zostały wykonane na poziomie 71%, dotacje 79%, subwencje na poziomie 83%. Dochody bieżące własne, w tym podatki i opłaty lokalne, zostały wykonane na poziomie 74%, to jest o 5 punktów procentowych wyżej niż w zeszłym roku analogicznie o tym samym czasie. Podatek od nieruchomości wykonany został na poziomie 72%, to jest o 3 punkty procentowe więcej niż w zeszłym roku. Na pewno zwrócić należy uwagę na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, tak zwany PIT. Za trzy kwartały jego poziom wykonania stanowił 76% w stosunku do planu, to jest kwota 34 120 000. W zeszłym roku to wykonanie wynosiło niecałe 70%. Również udział w podatku dochodowym CIT został zrealizowany na poziomie 73%. I tutaj też należy zwrócić uwagę, że w zeszłym roku ten poziom wynosił niecałe 60% w stosunku do planu.
Jeżeli chodzi o sprzedaż, to za 9 miesięcy wykonana została na poziomie 65%. Mówię tak do Państwa procentowo, żeby już nie przytaczać całych kwot wartościowo, tylko tak myślę, że ten procent trafia bardziej obrazowo. Natomiast tutaj zwrócę uwagę, że za 10 miesięcy tego roku sprzedaż jest wykonana na poziomie 85%, a jest szansa, albo właściwie już jest ta sprzedaż wykonana w 100%. Jeżeli chodzi o środki otrzymane z Unii Europejskiej, to na projekty bieżące otrzymaliśmy w 100% 1 173 000 złotych, a na projekty unijne prawie 30% 1 011 000. Ponadto dochody budżetowe to oczywiście również dotacje i subwencje. Tutaj dotacje na dofinansowanie zadań bieżących otrzymaliśmy w kwocie 3 697 000 złotych. Zaplanowaliśmy w ramach planowanych dochodów majątkowych pozyskanych z innych źródeł środki z RFIL-u. Zaplanowaliśmy i otrzymaliśmy 2 miliony na przebudowę ulic, obiektów mostowych, parkingów Kanałowa i Sobieskiego. Mamy również w planie środki z Ministerstwa Sportu 1 100 000 na budowę hali sportowej, ale prawdopodobnie już do końca roku tych środków nie otrzymamy ze względu na stopień zaawansowania prac. Zarówno subwencja oświatowa, wyrównawcza, jak i równoważąca wpływały proporcjonalnie zgodnie z przewidywaniami i zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o wydatki na 31 września, jak już wspomniałam, zostały one wykonane na poziomie 69%, z czego wydatki bieżące na poziomie 74%, wydatki majątkowe 39%. Zwrócę tutaj Państwa uwagę, że jeżeli chodzi na strukturę, to najwięcej wydaliśmy na pomoc społeczną 36%, na oświatę 31% i na gospodarkę komunalną 9% w całości budżetu. Dodam również, że na koniec trzeciego kwartału gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, a jeżeli chodzi o realizację zadań majątkowych, to zwrócić należy tutaj uwagę na stopień realizacji ważniejszych inwestycji i to są takie cztery kluczowe. To budowa basenu odkrytego 6 400 000, rewitalizacja Śródmieścia 2 200 000, przebudowa ulic, obiektów mostowych 1 600 000 i park Nowe Oblicze 1 000 000 zł. To tak bardzo krótko, ale to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę pytań. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy miejskiej Staroward Gdański na 2021 rok. Zmiana 8 i ponownie pani skarbnik. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo radni. W przedstawionym państwu projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie omówię najważniejsze jak zwykle. I jeżeli chodzi o dochody, to zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 29 000 złotych. Otóż została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania w ramach konkursu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański. Oczywiście te 29 000 również przyjmuje się po stronie wydatków. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 miliony złotych. Przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych i tutaj źródłem pokrycia jest zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na obsługę długu. Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 180 000 złotych na wypłatę dotacji w związku ze zwiększoną liczbą uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydziały nasze merytoryczne w ramach swoich oszczędności zmniejszają plany finansowe w swoich wydatków bieżących na łącznie na 370 000 złotych. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 105 000 złotych i zabezpiecza się środki na regulację wynagrodzeń w MOPS-ie, w Urzędzie, w OSIR-ze i w instytucjach kultury. Zmniejsza się plan wydatków bieżących 90 000 złotych na bieżące utrzymanie dróg. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 240 000 złotych w zadaniu Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności, ponieważ odstąpiliśmy od realizacji tego zadania. Na poprzedniej sesji podjęliśmy taką uchwałę. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych 30 000, budowa podziemnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych Kozia, Szewska, Spichrzowa. Też odstępuje się od realizacji tego zadania. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 460 000 z przeznaczeniem 325 000 na oczyszczanie miasta, 135 000 na utrzymanie zieleni, w tym jest 46 000 złotych na regulacje, na podwyżki dla MZK.
I Szanowni Państwo, Pan Prezydent do projektu tej uchwały chciałby wprowadzić autopoprawkę. Otóż na wniosek MOPS-u zwiększa się plan wydatków bieżących o 200 tysięcy złotych i MOPS przeznaczy te środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na zasiłki celowe i za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków związanych z obsługą długu. Oczywiście dokonuje się jeszcze drobnych zmian związanych z zapisami technicznymi związanych z klasyfikacją budżetową i na podstawie tych zmian budżet po stronie dochodów, jak i wydatków zwiększamy o 32 400 zł i budżet po stronie dochodów wynosić będzie 257 559 778 zł, po stronie wydatków 276 378 713 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma pytań. Wszystkie komisje stałe zaopiniowały powyższy projekt pozytywnie. Rozpoczynamy, drodzy Państwo, głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały z autopoprawką? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ładuje się. Czekamy. Tylko koledzy online. Już jest. Powinni już Państwo mieć. Może zmienić miejsce w sali. Możemy zakończyć? Dziękuję. Wyniki głosowania za 20 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, jedna osoba nie mogła udzielić głosu. Przechodzimy do kolejnej. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Starogard Gdański na lata 2021-2032, zmiana 8. I proszę ponownie pani skarbnik. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 21-32 oczywiście uwzględnia te zmiany, które omówiłam przed chwilą, omawiając zmiany w budżecie. Jednocześnie odnosi się do przedsięwzięć zarówno w 21, 22 i 23 roku. I zwrócę uwagę, że w 22 i w 23 roku zabezpieczamy środki porówno po 50 tysięcy złotych, na zwiększamy limit tych wydatków majątkowych na przebudowę Kryzana. Jednocześnie w 22 zmniejszamy z renowacji murów ratusz, a w 23 z przebudowy ulicy Chojnickiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego projektu? Nie ma pytań. Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska zaopiniowały powyższy projekt pozytywnie. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 20 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji lata 2021-2024. I pan naczelnik Janusz Karczyński. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Macie państwo przed sobą projekt uchwały związany z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, a mianowicie naszego Starbiku.
Przedstawiony w tym projekcie uchwale jest jako załącznik projekt rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2021-2024. Do tej pory w obrocie, można powiedzieć, prawnym funkcjonuje uchwała z 2021 roku 27 stycznia, którą Państwo przyjęli, plan rozwoju i modernizacji urządzeń na lata 2022 i 2024. Natomiast w roku 2018 przyjęliście Państwo uchwałę z planem modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021. W związku z tym, że co roku dokonywane są modyfikacje zamierzeń inwestycyjnych i przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne dostosowuje się również z planem inwestycyjnym do działań podejmowanych przez Urząd Miasta, a więc optymalizujemy te wydatki, koordynujemy tak, aby te działania były prowadzone w takich obszarach, które są nam, można powiedzieć, na rękę, tam gdzie dokonujemy remonty dróg. Zaszła potrzeba kolejnej aktualizacji i tutaj przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem, który jest zgodny z postanowieniami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i odprowadzeniu ścieków. Dlatego też przedkładamy Państwu do przegłosowania plan modernizacji na lata 2021-2024. Co ważne, nie zmieniły się tam kwoty, które są przeznaczane na te działania modernizacyjne i inwestycyjne. Poprzesuwały się, można powiedzieć, tylko lokalizacje w przestrzeni tych lat, co do których jest przypisany plan. Dziękuję za prezentację. Czy są pytania? Nie ma pytań. Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska zaopiniowały powyższy projekt pozytywnie, ale zgłasza jeszcze kolega Jan Strzelczyk. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Chciałem się spytać, ten plan dla wodociągów, który jest, i wiem, że jest inwestycja, ona jest cały czas jakby trwała, ten projekt już trwa. Chodzi o Rebelki, Mileskiego, tamte. Jak to tam wygląda z tą, bo tej inwestycji nie widzę 2024. Czy my czekamy na inne środki, że to będą z innego funduszu robione, bo wiem, że już ten, jak to się mówi, inwestycja jest pozwolenie na budowę i tego, jak to się mówi, pierwsza opata wkopana. A tego nie widzę w tym projekcie. Dziękuję. Dziękuję. Podejmując tą wcześniejszą uchwałę w styczniu tego roku, tłumaczyłem Państwu, że działania, które organizujemy my jako Urząd Miasta w imieniu Gminy Miejskiej, nie są ujmowane w tym planie modernizacyjnym, który stanowi plan naszego przedsiębiorstwa Starwiku, tak? Mamy pewien podział dokonany, gdzie Starwik dokonuje troszkę mniejszych działań inwestycyjnych. My staramy się o uzyskanie dofinansowań na zadania, które są w większym wymiarze finansowym. I tutaj, tak jak Pan Radny powiedział, w tym roku rozpoczęliśmy pierwszy etap realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic Rolna, Rebelki, Szulca, Milewskiego, tak? Ale skupiliśmy się na pierwszym etapie, który może funkcjonować dzięki wybudowaniu tylko jednej przepompowni, a tam są zaplanowane trzy dla tego obszaru. Tylko i wyłącznie dlatego go ograniczyliśmy, bo wiedzieliśmy, jakimi środkami możemy dysponować w ramach wcześniej pozyskanego dofinansowania. Kolejne etapy przewidujemy przy uzyskaniu dodatkowych środków, prawdopodobnie w nowych konkursach. Tak? Dziękuję bardzo. Ogłaszam 2 minuty przerwy. 2.
Szanowni Państwo, wznawiamy obrady po przerwie. Jesteśmy przy punkcie 10. Nastąpiła prezentacja projektu uchwały. Przedstawiłam również opinię Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska, że jest ona pozytywna. Niemniej jednak pragnę poinformować, iż kolega radny Marek Jankowski ma problemy z aplikacją. Jego głosowanie zostało przyjęte w tradycyjnej formie poprzez podniesienie ręki, czyli my wszyscy pozostali głosujemy na tabletach, a kolega Marek Jankowski w formie tradycyjnej ze względu na utrudnienia, chyba że w trakcie nastąpią jakieś zmiany. Przystępujemy do głosowania, rozpoczynamy głosowanie. Aha, jeszcze sprawdzimy kworum, raz jeszcze może się uda. Sprawdzamy kworum. I kolega Sebastian, który jest z nami online. Dziękuję bardzo. I rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć głosowanie po lewej stronie. Kolega Marek poprzez podniesienie ręki za. Do protokołu podaję za 21 radnych, przeciw nikt, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Szanowni Państwo, tego typu projekty cyklicznie pojawiają się na obradach sesji. Jak Państwo doskonale wiecie, aby zmienić przebieg dróg publicznych, najpierw musimy wystąpić z prośbą o uzyskanie opinii do Zarządu Powiatu Starogardzkiego i w tym celu macie Państwo przedłożony dzisiejszy projekt uchwały. Jako załącznik jest projekt, który będziemy procedować po uzyskaniu stosownej opinii ze Starostwa Powiatowego. Dotyczy ta uchwała 15 przypadków poszerzeń istniejących już pasów drogowych, a w trzech przypadkach mamy do czynienia z zaliczeniem nowych działek do dróg gminnych publicznych, co jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu? Nie ma pytań. Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę, nacisnąć odpowiedni przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Do protokołu za 21 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Starogard Gdański oraz warunku trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. I naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, pan Sebastian Brauer. Szanowni Panowie Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Niniejszy projekt uchwały powstał w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącego uchwały numer 39/475/221, którą Państwo podjęli na poprzedniej sesji. Mówiąc najkrócej, jak się da, żeby nie przedłużać, zmiany, które musimy wprowadzić, które muszą się dokonać, polegają na usunięciu z wzoru deklaracji trzech pól. Dokładnie są to pola imię ojca, imię matki oraz powód zaistnienia zmiany złożenia deklaracji. I w zasadzie do tego się tylko to sprowadza. W związku z tym
Bardzo Państwa proszę o podjęcie niniejszego projektu uchwały, żeby dostosować się do tych zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania ze strony radnych? Nie widzę, nie ma pytań. Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 20 radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego, punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. I zapraszam Pani Naczelnik Wydziału Geodezyjnego, Grażyna. W projekcie uchwały obecnie omawianej proponuje się dać uprawnienie prezydentowi do udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ale w konkretnych przypadkach przy spełnieniu warunków opisanych w tym projekcie uchwały, a mianowicie bonifikaty dotyczyłyby wykupu mieszkań, jeżeli jest to ostatnie mieszkanie w budynku komunalnym, które pozostało do wykupu, bądź jeżeli są dwa ostatnie lokale mieszkalne do wykupu i najemcy zdeklarują się jednocześnie o to, że w tym samym czasie chcą wykupić, czyli w sytuacjach, kiedy po prostu cała wspólnota podlegałaby sprywatyzowaniu na skutek wykupu właśnie z zastosowaniem tych bonifikat zaproponowanych w projekcie uchwały. I tak jak tutaj wymieniono, proponuje się 50% bonifikaty w przypadku zapłaty ratalnej, a raty wynikają, takie uprawnienie wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Maksymalny okres to jest 10 lat, na który można rozłożyć cenę zakupu na raty w przypadku właśnie zbycia bezprzetargowego. Natomiast 55% bonifikaty byłoby to w przypadku zapłaty jednorazowej bez rozkładania na raty. I tutaj są też dodatkowe warunki opisane w treści. Między innymi to, że trzeba być co najmniej rok najemcą tego lokalu mieszkalnego komunalnego, który podlegałby wykupowi, oraz też proponuje się danie jakby ważności uchwale, czyli dotyczyła ona by wniosków złożonych w okresie 2 lat, czyli do końca 2023 roku. Myślę, że jest to wystarczający okres na to, aby konkretne osoby mogły z tego skorzystać. Uchwała dotyczyłaby konkretnej liczby lokali, konkretnej liczby budynków, w których te warunki są spełnione. Łącznie dotyczyłoby to 57 lokali, które są położone w 41 budynkach i w przypadku, gdybyście Państwo podjęli tę uchwałę, to poinformujemy wszystkich tych zainteresowanych, którzy mogliby skorzystać z tego uprawnienia. Taką informację konkretnie na adres wyślemy, żeby po prostu mieli na pewno taką pewną informację, czy mogą z niej skorzystać, czy nie. Skutków finansowych negatywnych podjęcie tej uchwały nie generuje, natomiast może przysporzyć ewentualne wpływy środków po stronie dochodów, jeżeli te konkretne osoby zdecydują się na wykup, co zasiliłoby przyszłoroczne budżety. To tyle. Dziękuję bardzo Pani Naczelnik. Czy są pytania? Nie ma pytań. Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska zaopiniowały pozytywnie powyższy projekt. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
nie głosowałem, bo prosiłem o pomoc, nie będę zdążył. Ale mogę i tak udzielić informacji. Zawolnie jest. To poproszę, ja odpowiem na pytanie. Nie chodzi o jedno zapytanie, na tej uchwały może od pani mi odpowiedź. Tak. To tu mnie pisze, że to chodzi o komunalne, nie socjalne. Tylko komunalne, socjalne nie podlegają wykupowi. Kończymy głosowanie. Za 20 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Trzeba nacisnąć przycisk, dyskusja i ja wtedy udzielę głosu. Ja nie widzę wszystkich. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat. Kolejny projekt uchwały, który chcę omówić, dotyczy łącznie 11 pozycji, bo one są tutaj troszeczkę tak rozpisane, bo w niektórych dotyczy najmu łącznie z budynkiem, w niektórych jest tylko dzierżawa gruntu, natomiast łącznie jest 11 tych pozycji. W tych przypadkach dotychczasowi obecni dzierżawcy bądź najemcy wystąpili o przedłużenie tych umów do pana prezydenta i aby mógł przychylić się do ich wniosków i zawrzeć kolejne umowy na okresy do 3 lat, jest niezbędna zgoda Rady wyrażona w drodze uchwały. Tutaj 9 przypadków to dotyczy bądź garaży murowanych z gruntem, bądź gruntu pod garażami blaszanymi. Natomiast 2 przypadki to grunt pod pawilonem handlowym przy pasażu Kościuszki, przy pasażu Tadeusza Kościuszki zlokalizowanym oraz grunt pod takim obwoźną sprzedażą ryb w sąsiedztwie sklepu Brico przy ulicy Skaryszewskiej. Dziękuję bardzo pani naczelnik. Czy są pytania? Nie widzę, nie ma pytań. Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska zaopiniowały powyższy projekt pozytywnie. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 21 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej ulica Mieszka I. Proszę bardzo. Przygotowanie tego projektu uchwały głównie wynikło z konieczności umożliwienia nadawania numeracji porządkowej w tym rejonie, którego ta uchwała dotyczy. Dlatego, że dotychczas cała ta ulica od ulicy Skarszewskiej w kierunku do granic miasta i dalej w kierunku jakby zwróconym do gminy wiejskiej nosi nazwę ulica Macieja Niemojewskiego. Natomiast w związku z tym, że na wysokości, tak jak tutaj państwo macie na załączniku graficznym, na wysokości ulicy Roweckiego Grota jest już pierwszy jakby numer nadany, 1 i idzie w kierunku rosnącym właśnie na skraju miasta. Zabrakło jakby no tej możliwości nadawania numeracji na odcinku od ulicy Skarszewskiej do ulicy Roweckiego Grota i stąd konieczność wyłączenia części ulicy Niemojewskiego jakby z tej nazwy, którą obecnie mają i nadanie, konieczność nadania nowej nazwy. Proponuje się nadanie tę nazwę ulica Mieszka I w nawiązaniu tutaj do istniejącej ulicy Chrztu Polski, co jest i też jest to krótka nazwa, jest postać znana wszystkim i nawiązuje tutaj do istniejącej tej nazwy Chrztu Polski i co jest zgodne z uchwałą obowiązującą nas z 2006 roku w sprawie zasad nadawania nazw. I taka propozycja tutaj jest przez pana prezydenta państwu przedłożona. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę, kolega Sławomir Usiak. Pani przewodnicząca, panowie prezydenci, Wysoka Rado, w uchwale dotyczącej nadawania nazw ulic jest mowa o tym, że powinno być to robione, że tak powiem, w jakimś
kontekście. Te ulice, o których my tutaj mówimy, albo tamten tak zwany Fyrtel, zawiera w większości ulice odnoszące się do bohaterów kampanii wrześniowej. I tutaj i nie tylko, oraz bohaterów związanych z wojną i okupacją. I mamy tę ulicę Roweckiego, Kleberga, Fildorfa. Dla przypomnienia, generał Rowecki to dowódca Armii Krajowej, generał Kleberg to bitwa pod Kockiem, prawda? Generał Fildorf to szef, powiedzmy, Kedywu w Armii Krajowej, prawda? W każdym razie ludzie wyjątkowi. Natomiast tam zupełnie nie pasuje ulica Mieszka I, takie jest moje zdanie. Ktoś mógłby powiedzieć, że powinien to zgłosić na Komisji Kultury. Na Komisji Kultury byłem nieobecny w związku z wykonywanymi zadaniami służbowymi. Przyznam, że ulica Chrztu Polski również tam nie bardzo jakoś pasuje wśród tych generałów i bohaterów tego września 39 i późniejszych. Dotyczy to również następnej uchwały, jeżeli mogę, a mianowicie ulicy Bolesława Chrobrego. Ja rozumiem, że to tak prawem serii, skoro pchniemy Mieszka, to może i pchniemy Bolka, prawda? A tu się naraz okazuje, że chyba nic z tego. Bo znowu mamy otoczenie: ulica Kleberga, Kutrzeby, Unruga, Hubala. No to są bohaterowie II wojny światowej, kampanii wrześniowej i odnoszę wrażenie, że no, tak jakby na siłę tych naszych tego księcia i króla wciśnięto w tamtą okolicę. Także no, warto by było się zastanowić, może odpuścimy sobie dzisiaj tą uchwałę, może jeszcze raz nad nią się zastanowimy, przedyskutujemy, bo powiedzmy, no, jedna ulica Chrztu Polski nie no, raczej trudno, żeby powodowała, żeby naraz lawinowo sypnęli się nasi władcy, prawda, i odchodzimy tak jakby od ogólnych przyjęć albo ustaleń, które do tej pory obowiązywały. No skoro tam jest kampania wrześniowa, skoro są bohaterowie II wojny światowej, prawda, to można by było również i innych tam, i Sztejera, i powiedzmy kapitana Dąbrowskiego, no nie wiem, no bohaterów z września jest wyjątkowo wielu, a szczególnie tutaj, jeśli chodzi o kampanię wrześniową na Pomorzu, także może jednak byśmy się zastanowili, czy czasem nie zdziemy. Dziękuję. Dziękuję. Pan sekretarz, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, biorąc pod uwagę ten głos i głosy padające nieco wcześniej jeszcze w tej sprawie, korzystając z zapisu ustawowego, że w każdej momencie sesji można zmienić program tej sesji, na wniosek Pana Prezydenta bardzo proszę o zdjęcie projektu tych dwóch uchwał, tej, która jest procedowana w tej chwili, tej, która za chwilę będzie dotycząca nazwy ulicy Chrobrego. Umożliwi to przeprocedowanie jeszcze na spokojnie propozycji pana radnego Rośniaka w kontekście oczywiście zapisów uchwały odnośnie nazewnictwa ulic, gdzie główną rolę odgrywa Komisja Kultury. A więc bardzo proszę, żeby uniknąć kontrowersji, o przegłosowanie i myślę, że te 3 tygodnie różnicy nie sprawi żadnego problemu. Dziękuję. Dziękuję za informację. Ogłaszam 5 minut przerwy.
Wznawiamy obrady po przerwie. Proszę zajmować miejsca. Zarządzam sprawdzenie kworum. Wznowiliśmy obrady po przerwie. Zarządziłam sprawdzenie kworum. Dziękuję. Obecnych 19 radnych, 2 nieobecnych. Przed przerwą złożono wniosek formalny w imieniu pana prezydenta o zdjęcie z porządku obrad uchwały, uchwały dotyczącej drogi publicznej gminnej ulica Mieszka I oraz w sprawie nadania nazwy kolejnej drodze publicznej ulica Bolesława Chrobrego. Czyli 2 wnioski formalne. Kto z państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały dotyczącej drogi publicznej gminy ulica Mieszka I. Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 18 radnych, nikt nie był przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. I kolejny wniosek formalny dotyczący ulicy Bolesława Chrobrego, nadania nazwy. Kto z państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad? Proszę podnieść rękę, nacisnąć odpowiedni przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 18 radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się. Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. Zatem, szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Po tych zmianach jest to punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy gminy miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Na mównicy pełnomocnik prezydenta, pani Sylwia Osowska. Proszę bardzo. Szanowni państwo, przedstawiona uchwała rozpoczyna w samorządzie proces ogłaszania konkursów dla organizacji pozarządowych. Obowiązek jej przyjęcia wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada Miasta ma czas na to do końca listopada, więc dlatego ta uchwała dzisiaj na sesji. Program współpracy określa zasady, formy współpracy i priorytety, w ramach których samorząd współpracuje z organizacjami. Na przyszły rok przewidziano kwotę 2 milionów złotych przeznaczoną właśnie dla organizacji pozarządowych i w ramach tej kwoty są także umowy wieloletnie, projekty partnerskie z organizacjami, a także kwoty skierowane na wsparcie klubów sportowych w ramach szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, czy są pytania do tego projektu uchwały? Projekty były szeroko omawiane na posiedzeniach komisji. Komisje wszystkie stałe zaopiniowały pozytywnie. Jeszcze raz pytam, czy są pytania? Jeśli nie ma pytań, to ponownie zarządzam sprawdzenie kworum. Dziękuję. Obecnych 20 radnych, jedna osoba nieobecna. Możemy rozpocząć głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 19 radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu.
podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania prezydenta miasta Starogard Gdański. Bardzo proszę, sekretarz miasta, pan Zbigniew Toporowski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, do Rady, jak i do Pana Wojewody wpłynęła skarga. Jedna skarga w tej samej praktycznie sprawie. Jedna dotyczy działania organu Pana Prezydenta, druga dotyczy działania Rady. Ta została skierowana właśnie do Pana Wojewody. Żeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, potrzebujemy nieco więcej czasu. Sprawa wydaje nam się dość skomplikowana. Chodzi o sprawy związane z TBS-em i przydziałem, czy powiedzmy kupnem mieszkania. Musimy wziąć pod uwagę opinie prawne, musimy zasięgnąć opinię z TBS-u i też będziemy pewnie konsultować to z Panem Wojewodą, bo przecież to jest to sama sprawa. W związku z tym na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego proponujemy przedłużenie wyjaśnienia dla Państwa, bo przecież to Wy będziecie procedować o kolejny miesiąc, czyli do 2 miesięcy, tak jak to stanowi przepis prawa. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma pytań, zatem rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 20 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby i nazw stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański oraz ilości członków wchodzących w ich skład. Szanowni Państwo, tak jak czytamy w uzasadnieniu, Rada Miasta ustaliła liczbę i nazwy stałych komisji Rady Miasta oraz liczbę członków wchodzących w ich skład. Ustalono wówczas, że stałe komisje Rady Miasta będą działały w składach do 5 osób. Jednakże w związku ze zmianą w składzie osobowym Rady Miasta, jaka nastąpiła w trakcie tego roku, a także wyrażeniem woli udziału w pracach Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki przez radnego Piotra Szulca, zasadnym jest zwiększenie składu wyżej wymienionej komisji do 6 osób. Czy są pytania? Nie ma pytań, rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 20 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Starogard Gdański. Jak czytamy w uzasadnieniu, Rada Miasta Starogard Gdański powołała składy osobowe stałych komisji. Podjęcie uchwały zmieniającej składy komisji stałych jest następstwem wstąpienia w dniu 25 sierpnia tego roku pana Piotra Szulca na wakujący mandat w Radzie Miasta Starogard Gdański, wyrażeniem chęci przez radnego brania udziału w pracach Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki. I teraz zapytam, czy pan radny Piotr Szulc wyraża taką wolę? Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma pytań, rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 20 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Życzę owocnej pracy. Kolejny projekt, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz oznakowania przejść pieszych w rejonach szkół i przedszkoli. I bardzo proszę przewodniczącego Komisji Petycji, Skarg, Wniosków o przedstawienie rekomendacji. Komisja Kultury, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Tą petycją zajmowała się
w dniu 8 października. Jednogłośnie 4 głosami za oczywiście rekomendujemy, żeby uwzględnić daną petycję i przyjąć projekt uchwały. Przyjąć uchwałę w takiej formie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu? Nie ma pytań. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 20 radnych nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diety radnych Rady Miasta Starogard Gdański. I zapraszam pana sekretarza. Panie przewodniczący, panie prezydencie. 1 listopada weszło w życie rozporządzenie dotyczące regulacji wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowisko państwowe oraz niektórych innych ustaw, na mocy której zwiększono do 2,4-krotności kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej, która to jest wyznacznikiem wielkości diet radnych. To spowodowało, że maksymalna kwota, która do tej pory obowiązywała, a mówię w tej chwili o złotówkach, 2684 zł, została zwiększona do 4294 zł, a więc jak łatwo policzyć o 1600 zł. My tutaj w związku z tym, biorąc pod uwagę stan budżetu i wysokość dotychczasowych diety, proponujemy Państwu przyjęcie uchwały, która będzie zmierzała do tego, że wszystkie stanowiska, począwszy od przewodniczącej rady do radnego niepełniącego funkcji, diety zwiększają się o 500 zł. Skutek dla budżetu jest określony w uzasadnieniu, to jest około 10 000, 10,5 tysiąca złotych. Bardzo proszę o przyjęcie projektu tejże uchwały. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę pytań. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 12 radnych, 4 przeciw, 4 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezydenta miasta Starogard Gdański. Szanowni Państwo, jak czytamy w uzasadnieniu, zgodnie z przepisem artykułu 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 8a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ustalenie wysokości wynagrodzenia prezydenta miasta należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta. Ze względu na zmiany z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych w części dotyczącej maksymalnego wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wejście w życie rozporządzenia z tego roku, dokładnie z dnia 25 października w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które kształtują minimalną wysokość wynagrodzenia oraz podwyższają wynagrodzenie do poziomu związanego z zakresem odpowiedzialności włodarzy gminy, wnosi się o ustalenie wynagrodzenia, jakie Państwo widzą w projekcie, przygotowanym projekcie. Szanowni Państwo, czy są pytania do przedstawionego projektu? Nie ma. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 16 radnych nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W okresie międzysesyjnym oprócz spotkań z mieszkańcami, dyżurów w biurze Rady, przygotowaniem sesji, Prezydium Rady Miasta uczestniczyło w następujących uroczystościach i spotkaniach. 22 października, Dzień Seniora.
wiceprzewodniczący pan Marek Jankowski oraz przewodnicząca Anna Benneryt udział w spotkaniu, na którym podpisano umowę na budowę nowoczesnej hali sportowej przy PSP numer 8, radny Marek Jankowski oraz radna Anna Benneryt. Udział w spotkaniu, na którym podpisano umowę na modernizację ulicy Kryzana i Starzyńskiego, przewodnicząca Rady Miasta 23 października. Udział w uroczystości 74. rocznicy urodzin Kazimierza Dejny, wiceprzewodniczący Marek Jankowski oraz kolega radny Jarosław Janaszek. Wiceprzewodniczący Marek Jankowski uczestniczył również w konferencji poświęconej powstaniu multimedialnemu muzeum, które będzie poświęcone życiu i twórczości Kazimierza Dejny. 26 października odbyło się spotkanie przewodniczących rad gmin powiatu starogardzkiego. W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Marek Jankowski. 27 października udział w przeglądzie kabaretowym pod nazwą Złota Jesień Humorem się niesie, gdzie organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy. W uroczystości uczestniczył wiceprzewodniczący Marek Jankowski. 4 listopada uroczyste obchody 30-lecia spółki Starwik. Uczestniczyła przewodnicząca. 11 listopada uroczyste obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestniczył wiceprzewodniczący Daniel Olszewski, poczet sztandarowy w składzie radna Martyna Łangowska-Siembida, radny Kazimierz Konkel oraz radny Jarosław Krzemiński. 16 listopada odbyła się konferencja pod nazwą Przystanek Rodzina. Organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i reprezentował nas wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Daniel Olszewski. Jeszcze mam takie informacje dotyczące integracyjnego węzła komunikacyjnego w Starogardzie Gdańskim, która aspiruje do tytułu Inwestycja z perspektywą. Miasto zgłosiło inwestycję do bezpłatnego konkursu organizowanego przez Polską Agencję Prasową na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej. Inwestycje wybierają internauci. W związku z tym potrzebne są głosy wszystkich mieszkańców miasta, dlatego prosimy o głosowanie i rozpowszechnianie wśród bliskich, znajomych tej informacji, aby każdy miał szansę oddać głos. Wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak oddać głos, są na profilu facebookowym i stronie internetowej miasta. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i oddane głosy. Trzy inwestycje z najwyższą liczbą głosów nagrodzone zostaną statuetką Inwestycja z perspektywą, a zdobywcę pierwszego miejsca dodatkowo odwiedzi reporter z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie. Wideorelacja z tej wizyty zostanie opublikowana na stronach Polskiej Agencji Prasowej. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski, informacje, w tym przedstawienie treści zapytań, interpelacji radnych wraz z odpowiedziami. Czy ktoś dzisiaj ma do złożenia jakieś zapytanie do pana prezydenta, interpelacje? Widzę pan radny Mieczysław Płaczek. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałem wrócić do tematu, który poruszałem na ostatniej sesji. Chodzi o taksówkarzy naszych, starogardzkich. I mam taką prośbę, bo to jest prośba tych taksówkarzy, żeby te miejsca, które są znakowane w naszym mieście postojem taksi, one bywają często, że są zajęte. I dobrze. Miałbym taką prośbę, żeby może Straż Nasza Miejska w czasu wrzasu przejechała się, przejeżdżając, zwróciła uwagę, czy te miejsca są zajęte lub wolne, ale jeżeli są zajęte przez nie taksówki, powinien zwrócić na to uwagę w odpowiedni sposób. Tym bardziej także jest problem postawy taksówek przy galerii. Nie wiem, tam chyba sprawy są własnościowe i to jest chyba problem, bo tam na pewno bardzo dużo osób by korzystało, a z postojem jest problem, ponieważ są często zajęte przez samochody, które nie chcą parkować odpłatnie. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, już wiem, że
została przekazana. Tu pan Henryk Kurkowski przez pana sekretarza zgłaszał postulaty. Wiem, że one poszły do poszły do dyrektora muzeum. Chodzi o taką sprawę. Szanowni Państwo, w przestrzeni naszej miasta było takich dużo różnych obiektów, które miały wymowę w zakresie swojej gdzie odbywała się działalność patriotyczna, rzecz rozwoju naszego miasta, i szereg takich budynków po prostu ginie. Taka była prośba, żeby niektóre te obiekty, jakie nie istnieją, a zmieniły swój charakter, można było pamiętać, załóżmy, tablicą pamiątkową o istnieniu danego obiektu. Ja to między innymi takie popierałbym dwa takie wnioski, to jest więcej, chociażby powstanie miejsca utworzenia ZHP w Starogardzie. Ono powstało w Czerwonym Liceum. Taka tablica tam mogła, to co prawda nie jest nasza sprawa, tylko starostwa, mogłaby taka być powieszona tablica pamiątkowa. Oraz miejsce do Domu Młodej Polki. Dom Młodej Polki, proszę Państwa, mówię to w imieniu osoby, pani, siostry Bielińskiej, która była założycielką przed wojną tego Domu Polki. Ona już jest, od kilku lat nie żyje. W tym miejscu powstało, ono było przy Lubichowskiej, przez szereg lat, to było przed wojną, po wojnie przez szereg lat pełniło tę funkcję, państwo przejęło. To było własność właśnie tego organizacji Młoda Polka. To było zrzeszenie katolickie, które skupiało młodzież wokół siebie. Później tam istniała i Gromadzka Rada, i Biblioteka Miejska, a teraz jest postawiony kościół. Ta działka, ta ziemia, ten obiekt został przekazany przez miasto na rzecz parafii świętego Wojciecha, później powstała nowa parafia. I właśnie w tym miejscu, gdzie teraz stoi kościół, tam kiedyś ta Młoda Polka stała. Nie będę rozwijał tematu szerzej, bo mógłbym kogoś wyobrazić w tej sprawie, ale taka była prośba, może tu już z kolei musiałby decydować ksiądz proboszcz o tym, czy by wyraził zgodę na to, żeby taką tablicę upamiętniającą o tym fakcie, ponieważ już teraz tego tematu nie ma. Ale miło by było inne takie obiekty oznaczyć tablicą pamiątkową ku pamięci tamtych osób, i żeby młodzież też i następcy o tym wiedzieli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę pan radny Jan Strzelczyk. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Ja powiedziałem, że przedstawię ten wniosek dzisiaj na sesji, bo na komisji podjęliśmy taką sprawę, że ostatnia impreza była w parku i nie blokujemy ulicy Paderewskiego. Ten pomnik, który jest przy budowlance, on wymaga kosmetyki, naprawy, i była sugestia, czy będą wszystkie już może imprezy robione, żeby nie blokować tej ulicy w parku, i czy ten pomnik przejeść, czy tylko naprawić i zostawić, bo on teraz tam wymaga pewnej kosmetyki. I to wszystko z mojej strony, mówię, że to przekażę, żeby inne kluby mogły się też to może do tego jakoś odnieść. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze są pytania? Proszę bardzo, panie prezydencie. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, tu w odpowiedzi do słów pana Jana Strzelczyka. Myśleliśmy o tym, żeby ten pomnik przenieść, ale na wniosek kilku właściwie założycieli, wnioskodawców, którzy budowali ten pomnik lat temu X, nie powiem dokładnie, zdecydowaliśmy się go pozostawić na tym miejscu, w którym aktualnie się znajduje, ale też zobowiązaliśmy się do tego, że go odrestaurujemy i przywrócimy do dawnej świetności, a być może nadamy mu jeszcze lepszą. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że stoję przy mównicy, chciałbym Państwu radnym bardzo serdecznie podziękować za podniesienie mi wynagrodzenia. Jest to tym bardziej satysfakcjonujące, iż ponad 3 lata funkcjonowałem z obniżonym
wynagrodzeniem o 20%. W jakich okolicznościach to się wydarzyło, to Państwo doskonale wiecie, ale rozumiem i biorę to jako swego rodzaju docenienie mojej dotychczasowej pracy i mam nadzieję, że Państwa nie zawiodę, mimo iż będę zarabiał coś więcej, ale pracował będę tak samo jak do tej pory, a nawet i lepiej. I jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, że chciałbym Państwu bardzo serdecznie pogratulować, jako że w tym miesiącu miałem okazję w Katowicach odbierać nagrodę Symbol Samorządności 2021 roku. To jest również Państwa nagroda, to jest nagroda wszystkich mieszkańców i bardzo Państwu dziękuję za ten wkład, iż Starogard Gdański jest coraz bardziej zauważalny na arenie krajowej, doceniają nas, widzą jak pracujemy. Także Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję, z taką radą się pracuje naprawdę wspaniale. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i gratuluję wszystkim tego wyróżnienia. Czy kolega Daniel Olszewski? Proszę bardzo. Panie Prezydencie, Państwo Radni, chciałem prosić o wezwanie na kolejną Komisję Infrastruktury Panią Konserwator Zabytków, aby porozmawiać na temat ulicy Szewskiej, Koziej, jeżeli chodzi o punkt odbioru śmieci. Z tego co wiem, Pani Konserwator nie wyraziła zgody na to, żeby powstał tam pojemnik półpodziemny czy podziemny, tylko na wiatę śmietnikową. Wiadomo, że to jest centrum rynku, wyjście z kościoła. No nie powinna tam akurat moim zdaniem znajdować się wiata śmietnikowa, dlatego też bym prosił Pana Prezydenta o wezwanie Pani Konserwator na Komisji Infrastruktury, żeby ten temat, raczej no zaproszenie, tak? Zaproszenie, żebyśmy ten temat przedyskutowali. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze są pytania? Szanowni Państwo, to na samo zakończenie. Kolejna sesja odbędzie się jeszcze przed świętami 22 grudnia. Jednakże z uwagi na wzrost nieustający zachorowań na koronawirusa nie planuję żadnego spotkania opłatkowego, czyli będzie to taka przedświąteczna, zwykła sesja robocza. Dziękuję, dziękuję bardzo. W takim razie kończymy obrady 40. sesji Rady Miasta.